Witam serdecznie, kłaniam się nisko, Wojciec z tej strony, drugi odcinek z Until Dawn. Nie możemy póki co wejść do naszej posesji w górach, gdzieś tam za siedmioma chyba górami. Dotarcie tutaj naprawdę to nie lada było wyzwanie. W końcu dotarliśmy, bohaterowie chyba są już w komplecie. Czekajcie, możemy tu zagadać. Niby taka zwykła szara gąska, a jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Zaprotestuj, potwierdź. Zaprotestuję, wydaje mi się, że ten rig jest w porządku. Stary, weź niej zejdź. Wiesz, jeśli ty nie zamierzasz jej puknąć, to może Mike się skusi. No, odczepisz się w końcu? Wyluzuj. Sprawdzam tylko, czy pompka ci jeszcze działa. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. Zgódź się, może masz rację. Nie zgadzaj się. No dobra, zgodzę się w zasadzie. Może masz rację. Pokaż pazur, ziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będziecie w łóżku. Okej, pojąłem. Nie ma rodziców w pobliżu. Ja nie wiem, ile on ma lat. Nie, ja nie wiem, czy to było w ogóle powiedziane. To jak zamierzam się włamać do chaty moich starych? No nie wiem. Ja nie mówiłem, że mam plan. Brzmiałeś, jakbyś miał. Lepiej się postaraj, bo inaczej cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie pobzykasz. Zimne tyłki są najgorsze. Czekajcie, to jest chyba jakaś siekiera, którą mogę wyciągnąć. Nie, była siekiera, już nie ma tej siekiery. Znaleziono wskazówkę, wieszak na siekierę. Ktoś już sobie pożyczył, natomiast świeci mi się światełko tutaj przy jakiejś rozdzielni. Cholera, bateria mi właśnie pada. Muszę włączyć GPS-a. To oni w ten sposób to będą wykorzystywać. Brawo. Będą próbowali się dostać do środka, wybijając szybę przez okno. Dostając się, ewentualnie otwierając okno, chociaż z tej strony raczej chyba nie otworzą. O Boże. Dobra, otworzył. Żyję. Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Ta, wiesz, wspinaczka po linie. Wow, żarówkę pękła. To ja? Nie sądzę. Masz, użyj tego. Ła, wow, Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Ta? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, nie kumam. Chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Stary, jest w sprayu. Aaa, no tak, teraz kumam. Miotacz ognia. Taki, jakim traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, bzik i po sierżancie. Papa, zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie? Idzie coś załatwić, ciekawe co. Się postaram. Ciekawe gdzie. Zatem z Bogiem, pielgrzymie. Po prostu się urywa. Idzie coś załatwić. Zostawia nas samych. Dobra, dezodorant, żeby odmrozić zamek. Totem mamy kolejny. Nie wiem, jaki totem. Możemy sobie rzucić gałką mocną. Co ewentualnie może się wydarzyć? Totem straty. Czekajcie, ja muszę sprawdzić ten totem straty, co to tak naprawdę oznaczało. Strata. Ostrzega o możliwej stracie jednego z przyjaciół, czyli jest opcja, że kogoś ubije. A skoro taka opcja się pojawia, to najprawdopodobniej to mi się uda zrobić. Nawet jeżeli będę się starał, żeby tego nie zrobić. Dobrze, czekajcie, muszę tu obcykać sobie w całe pomieszczenie. Chyba tu nie będzie już nic ciekawego. Czyli teraz w zasadzie chyba powinienem... Dziwne te pomieszczenie. Tam było drugie jeszcze wyjście. Ta kamera mnie tutaj trochę...
Czekajcie, ja spróbuję sobie wejść, bo tu widzę, że tutaj prowadzi mnie gdzieś dalej. I nie będzie czasu na to, żeby wracać. O, tu sobie zajrzę. O, właśnie. Skrawek jakiegoś papiru z gazety, wyrywany jakiś artykulik. 5 czerwca, to jest wskazówka. Były właśnie skazany za podpalenie, poprzysięga zemstę na rodzinie potentata filmowego. Reportaż Charlie'ego Scotta. Victor Milligan, 52 lata, został wczoraj wyrokiem sądu skazany na 16 lat więzienia za umyślne podpalenie, którego dopuścił się w Blackwood Pines. Milligan przez 28 lat pracował jako woźny w starym hotelu na wzgórze Blackwood, jednak został zwolniony, kiedy nieruchomość kupił Bob Washington, filmowiec z Hollywood. Ku zaskoczeniu zgromadzonych na procesie po usłyszeniu wyroku, wzburzony Milligan zaczął wykrzykiwać wulgarne komentarze i groźby pod adresem ciężarnej żony filmowca Melindy Washington. Nazwał ją jebaną kurwą. Poprzysiągł też, że dopadnie kobietę, jej jebanego męża i jej bachory oraz sprawi, że będą cierpieć. Dało się zauważyć, że kobieta źle znosi okrzyki Milgrama. Po procesie poznała, że choć groźby podpalacza ją zdenerwowały, to wierzy w wymiar sprawiedliwości i ufa, że uchroni ją zarówno ją, jak i jej rodzinę przed zagrożeniem. Aż tyle było napisane w tej karteczce? No nie sądzę. No dobra, mam jakąś wskazówkę dodatkową, czyli warto było jednak zawrócić. No i idziemy dalej. Jakby mam nadzieję, że nie ma tu opcji, żebym gdzieś się pogubił. Chyba. Po cichu na to liczę. O, nieźle. To jest ta rodzina? Znamy portret rodzinny, okej. Czekaj, to jest rodzina? No tak. Są dwie siostry. I ten chłopak, który poszedł coś załatwić. A? Ktoś nam tu drzwi zamknął, przed gębą. Kurde, co to było? Kurde, co to było? Ale czekajcie, tu jeszcze nie ma jakieś przejścia w tą stronę. Nie ma. Dobra. Kurde, miotam tą zapalniczką. O! No otwieraj. Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałaś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już. Dobra, spadamy. Znajdźmy w końcu ten dezodorant, bo wydaje mi się, że on jest tu naszym głównym celem. Nie wiem, czy to będzie łazienka. Powiem wam szczerze, że to, że tu wszystko jest w mroku, nie ułatwia mi tu sytuacji. Czekajcie, jakiś telewizor, da się go odpalić? Będzie źródłem dodatkowego światła. No way. Nie ma opcji. Jakaś sofa, czyli to będzie jakieś miejsce, w którym będą wszyscy się spotykać. Kuźwa, gdzie ja idę w ogóle? No, zamknięte. Gdzie jest ta łazienka? Teraz się okaże, że... O, czekajcie. Znaleziono wskazówkę. Zdjęcie z balu. Okej, okay. Mike i te trzy laski. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem iść na górę, ale zanim to zrobię, jeszcze obadam temat, czyli te wszystkie pomieszczenia. Sprawdzę, czy ewentualnie można tu coś podnieść. Czy znajdę coś ciekawego. Troszkę ciężko tutaj się chodzi pomiędzy tymi poszczególnymi elementami, bo łatwo wpaść. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Światła nie odpalę. Dobra, idziemy na górę. Liczę na to, że łazienka będzie gdzieś na górze. Czekajcie, bo tam jest schody na dół były. Sprawdzimy, czy moja intuicja mnie nie myli. Oj! Kurde, gdzie ja zawędrowałem? Jest i łazienka. Ja pierdzielę, powiem wam szczerze, trochę natrafię. Jest i dezodorant.
O kurwa, jak się przestraszyłem. Ja pierdzielę. Kurwa, ma dokładnie. Czyli taki jumpscare. Tak, Bosko. Dobra, mamy to. Bałem się, że będę tu błądził trochę dłużej. Tyłki nam już tu zamarzają. Tyłki nam tu zamarzają. Trzeba było kurwa na śniegu nie siedzieć. Dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szuka? Nie, no dwa razy. Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rosomak. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. No dobra. Kto kogo nie ma? Majka nie ma? Nie ma Emilii? Nie ma tej nowej dziewczyny Majka? Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpalony. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! No. Przyszedł, kuźwa, gwiazdo. Je już jest, zazdrość, dobra. Czym chata bogata, ziom. Robimy walić typa na ryj. Pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow, zrozumiał, stary. Sprowokuj. Ostrzesz? Widziałem was. O, dobra, jedziemy. Jedziemy na grubym. Co wyczyniałeś zem tam na szlaku? Sam jestem ciekawy. Gówno. Widziałem was. Przez teleskop. Na szlaku? Wpadliśmy na siebie. Więc ją przytuliłem i powiedziałem cześć. Co, pozwiesz mnie? Nie ufaj, przeproś. Nie, nie będę przepraszał, nie ma opcji. Okej. Okej, pewnie tak właśnie było. Wiesz co? Możesz sobie wmawiać co chcesz. To wolny kraj. Uważaj sobie, Mike. Mike faktycznie, po prostu jak w sklepie z cukierkami. Bierze co chce. Wszystkie laski są w jego zasięgu. Każdy inny chłop w jego towarzystwie czuje się zagrożony. Stąd ta agresja i dziwne takie ruchy. O, idzie gwiazda, Emily. O mój Boże, chyba się pożygam. Próbujesz go tam połknąć, czy co? Zobacz, jaka zazdrosna, ewidentnie. Serio, musisz tak obnosić? Naprawdę, jak ją to boli. Nikt tu nie chce ci go zabrać, mała. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyłaś. Ktoś tu chyba ma ból dupy, że się nie załapał. Uważaj, bo jesteś czymś więcej niż przygodą. Normalnie Tab Model Krowo. Nazwałaś Krowo. Tab Model Krowo. Się przejęłam. Uspokój. Wszyscy mają już tego podziurki w nosie, wiesz, Jess? Zazdrościsz? Co, tobie Emily też nie daje? Wow. I to przesada, wiesz? Ta jasne. Gówno mnie obchodzi, co ty myślisz. Przynajmniej myślę. Średnia 5-0. Wspomnij to sobie, jak będziesz dupą szukać pracy, suko. A po jaką cholerę oceny komuś, kto potrafi wykorzystać swoje naturalne walory? Proszę cię. Ty byś swoim cienkim kuprem nawet czerstwej buły nie ugrała. Mówisz serio? Myślisz, że to dla mnie obelga? Ta suka jedzie na jakimś kraku, czy co? Dobra, jedziemy Emily, bo... Emily, starczy. Przeginacie. Na cholerę tak skaczecie sobie do gardła. Dokładnie. Właśnie, Em. Po co chcesz się szarpać o byłego faceta, co? Starczy! Starczy! Ludzie, nie po to tu jesteśmy. To nam nie pomaga. Nie na to liczyłem. Skoro nie możemy ze sobą wytrzymać 10 minut, to może trzeba zrobić przerwę, co? Mike, weź obczaj tę chatkę dla gości, co o niej mówiłem. Okej, jasne, spoko. To co, idziemy? Byle dalej od tej kurwy. Ja pierdzielę, po co oni tu wszyscy razem przyjechali? Ścieżką na wprost. Szkoda tylko tego chłopa, nie? No dobrze, że już poszli. Ta. Dobra, Josh. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w Rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No, znaczy ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba?
Boże, Em, może o niej po prostu zapomniała. Serio? Myślisz, że nie wzięłabym torby? Tak czy nie? Raczej nie. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Nie, muszę tam wracać? Chodź, skarbie. Zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej, chodźmy. No, gdzieś tu między zdaniami coś nas sugerowała. Dobra, ja idę się wykąpać. Nie wiem, nad kim teraz przejmiemy kontrolę. Mam nadzieję, że nie będę musiał iść po tą torbę zasraną. Deportacja. Seksportacja. Już mi pasuje. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka? To najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałaś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. No, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm. Miłej zabaw ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra. Ciemno tam jest. Wydaje mi się, że Josh jakby ze mną flirtował. Okej. Marzy ci się trójkącik? Ja pierdzielę, w jakie tematy my tu chodzimy? Co? Nie. 22:43, oni będą się błąkać, kurwa, po lesie. Dobra, idziemy do tej chatki. Nie pamiętam, czy to były jakieś sceny. Chyba nie było. Przecież bardzo dużo na ten temat rozmawiają. No, oczywiście, kto dużo gada, ten co? Mało robi. Oho, czekajcie, będzie jakiś chyba rzut. Przystojniaku, selfie? Tak jest, czytasz mi w myślach. Okej. Czemu tak ten? Zajebiście. O raju, to jest idealne. Jesteśmy najsłodszą parką. Kurwa, powinnaś być modelką. Trzymaj ten aparat pod ręką, to może dam ci zrobić kilka gorących fotek w chatce. Ho, mogłoby być. Zobaczymy. Graby nabrała trochę pieprzu. Ale chyba nie będzie. Żadnych gorących fotek. Zaraz tu zamarznę. Na to akurat mogę coś poradzić. No, no i ciągle między zdaniami jakieś sugerowane akcje. No dobra, idziemy znowu. Dużo będziemy w tej grze chodzić. Chociaż 22:43 to już chyba godzina, kiedy powinniśmy... A, czekajcie. Emil jest głupi jak but, jeśli myśli, że może się wtrącać to, co jest między nami. Jeśli będziemy mieć szczęście, może za nami polezie i zeżre ją niedźwiedź. Da, jedziemy po Emilii. Wiesz co, uwalniasz mnie to, co najgorsze. Ta, czyżby? Totalną zazdrość. Niech się goni. No faktycznie, ona. Aktualizacja statusu, czyli tam coś wpłynęło. Czekajcie, tędy? Czy tamtędy? Dobra, idziemy tędy. Ha. To coś chyba potrzebuje zasilania. Josh chyba mówił coś o generatorze? Oby ten generator był tutaj w tym miejscu. Co raczej zamknie... O, czekajcie, tam coś bym przeoczył. Kolejny totem. Mike, generator! Dobra, przyjąłem. Czekajcie, Ashley... O kurde, dostała w cymbał od klauna. Totem zagrożenia. Te totemy zwiastują właśnie nadchodzące wydarzenia. To jest chyba generator. No, dobra. Zobaczymy. Boom. Nieźle, Michael. Zapalił. Jak silnik Trabanta. Mój ty czarodzieju. O kurde. Pan w jakiś Lenonka. Dobra, idziemy. No, się otworzy tą tajemniczą furtkę. Jest otwarta.
Sezamie, otwórz się szeroko. No i to tyle z grania, czyli otwieramy furtki, odpalamy generatory. Niezłe, prawda? Ta, pełen wypas, totalnie. O je, dostarczam hity. Gdzie jestem? Przez chwilę zwariowałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Różne takie przerzucanie między kolejnymi ujęciami momentami są dezorientujące. Jestem teraz taki podjarany. To nasza mała przygoda. Sekskapada. Póki co tu mało seksu jest. Znowu podkład muzyczny. Zobacz, ta... Pochana i B. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz to mnie ciarki przeszły. No, gdziekolwiek są, teraz na pewno cieszą się, że o nich pamiętamy. Tak, na pewno. No, ciekawe zachwycone. Punkt widzenia. Idź szybciej. Bo ja przyspieszam, a ona muszę się tutaj czaić za jej kuprem. Co to byli? Co to było za krzyk? Słyszałeś to? Chyba coś słyszałem. Tak. Ewidentnie ktoś na nas łypie z krzaczorów. O, kurde. Kurde. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania całej czekolady z Emily. Co jest w mordę? Kurwa. Hej, Jessica! Tak, żyję! Nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? Nie połamałaś sobie nic? Z tego co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej. Okay. Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Popchnij wagonik, heroiczny. Idę, dobra, idę do niej. Dobra, idę po ciebie, nie ruszaj się. O, ten pan w tych lelonkach nagle był tutaj za naszymi plecami. Hej, przystojniaku, pomożesz mi ruszyć ten wózek? Okej. Dobra. Znowu pojawi się aktualizacja statusu, co sugeruje, że gdzieś tam w tym momencie... Co jest? Mogła ta cała tutaj scena się rozegrać nieco inaczej. Trochę inaczej sobie wyobrażałem nasze wspólne jęki. No dobra, jedziemy. Nie ma to jak kuźwa przez kopalnię się dostawać do jakiejś chatki. Uroczo. 23. Jakieś żleby, jak zwane żleby, korytarze kopalniane. Oho. O kurwa, nie zobaczyłem. Boże, kurde! O mój Boże, wszystko okej? Okay? No nie do końca. Okej, nic mi nie jest. Kurwa, no co ci mogło się stać, chłopie, no? Chociaż nie wiem, czy ten wagonik mógł mi zrobić krzywdę, gdybym nie zdążył cisnąć trójkąta. Idziemy. Czekajcie, mam rozwidlenie. Ja pierdzielę. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze, a takich dreszczy nie lubię. Ja ci pokażę jasną stronę dreszczy. Kurwa, znowu to samo. Świntuchu. Wow! Będzie golizna, taka częściowa. Totem pomyślności. No dobra. Co jest? Idziemy stąd. Tam była druga droga. Tutaj mamy schody, które pną się ku górze. Jeżeli człowiek jest w kopalni, tak pną się ku górze, to dobrze. Czyli jest szansa, że z tej kopalni wyjdziemy. Tam widzę już teraz też coś się świeci znowu, co mogę sobie obejrzeć. Kiep. Kiep. Kapka, ekscentryczne miejsce na palenie. Nie dopał jak cygara. Jest świeży. Ciekawe, kto to był.
Mistyczny symbol. To miejsce jest takie muzealne. Jaskinia szamana. Pozostałości po rdzennych Amerykanach. Na pewno nie jest to wystawa rozkochanych w sztuce. Wow. Oni tu, w całości w jeden kawałku nie wejdą z tej kopalni, coś czuję. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. Może lepiej już chodźmy stąd, co? Spróbujmy się wydostać. Czekajcie, bo tutaj widzę kolejne coś, co mogę podnieść. Jakaś rodzaj mapy. Mapa zagrożeń w kopalni. Danger, danger, danger. Kurde, idziemy, leziemy. Czemu ona się zatrzymuje? Światełko w tunelu. Dobra, chyba wchodzimy. Okej. Przez chwilę myślałem, że coś się pojawi, będzie jakieś istotne zagrożenie. Ktoś nas będzie próbował ukatrupić. Natomiast nic takiego nie miało póki co miejsca. Czekajcie, tu będzie coś. Tu zamknięta droga. Chatka. Nie wiem, czemu ta chatka jest tak bardzo oddalona od głównego domu. To będzie raczej chatka baby Jagi. Czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić na mnie jakieś nieczyste zaklęcie? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie spłonął na stosie, zanim zaczniemy. Teleskop! Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na chatkę. Co tam znowu wypatrzyła? Co jest? Co jest? Widziałam kogoś w chatce. Idziemy popatrzeć. Tak, niech spojrzy. Gdzie? Co jest mordy, jeżeli nie toperze? Już? Hey Jess? Mhm? Trzymaj się blisko, okej? Co jest? Możemy tu spotkać wilka kanadyjskiego. Niedźwiedź. I wapity górski, ja na to mówiłem. Jeleń. Chodźmy przytulić misia. No proszę, proszę. Czekajcie, gdzie ja powinienem teraz iść? Może to wkurzyć. Czekajcie, ja tu wlazłem. Which way? A tędy. No dawaj, otwieraj to. Ewidentnie mocno spacerowy odcinek. Jeżeli faktycznie ten remake ograniczy się jedynie do poprawy grafiki, to ja bym jeszcze delikatnie zasugerował, żeby poskracać te elementy spacerowe. Chociaż to już podejrzewam, nie będzie miało miejsca. O kurde, to ciągle te jumpscary pod tytułem ptaszory albo jakieś zwierzę mi wskakuje. Skrzydlate myszy. To tylko odpowiedź na pieśń Godot. Wow, łatwy jesteś. Tak, jest we mnie morze miłości. Aktualizacja statusu po raz kolejny. Nie wiem, gdzie mnie te moje wybory doprowadzą. No jest ewidentnie napisane. A, jak pierdziele. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? Serio? Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się, zrzędo. No właśnie. Jakby nie jest to przeszkoda nie do przeskoczenia. Pokazuwa. Ojejku. Chyba masz coś na twarzy. Dobra, okej. Sama się prosiłaś.
Już nie ma lalki. Jess? Jess! God damn it! Porwali Jess. Co to za rzut kamery? No? Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Miałam się właśnie iść kąpać. O! Może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart! 22:44. Samcia będzie się kąpała teraz. No dobra, zobaczymy, czy będą jakieś momenty, które warto by było sobie tutaj... Dobra, Josh. Zobaczymy, czy wiesz, jak włączyć ciepłą wodę w tym swoim super gniazdku. Którym można byłoby się bliżej przyjrzeć. Co ja mam teraz zrobić? Odpalić wodę? Dobra, no sprawdzę z chęcią, co ja tu mogę ewentualnie sobie ogarnąć. Trzeba stąd wyjść. Co to było? Ja nie wiem, czemu tu jest wszędzie tak zimno. Czekajcie, tam coś jest. Czekajcie, gdzie tu jest zejście na dół? Tam widzę chyba te schody. Wierzymy w ciebie. No, zejdę do nich na dół. Juhu! Dajesz, Josh, dajesz! No dobra, jestem niemal pewien, że gdzieś tutaj w tym domu mieliśmy tablicę duchów. Czy co? O, macie tablicę duchów? Stary, przecież to tylko zabawka. Jaj, co robi? Właśnie nie, ciągle urządzaliśmy seansy, jaj. Ej, Josh, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler, jest w piwnicy. To może wy poszukajcie tablicy w tym czasie, co? Chris, poszukajmy jej. Będziemy niczym poszukiwacze skarbów. Okay. No idź. Niech będzie. Miałeś bzykać. Nie będziecie żałować. Dobra, idziemy odpalić boiler. Dołączyć? Dobra, przynajmniej nie będziemy błądzić, bo mam nadzieję, że Joseph już wie, gdzie iść. Pokaże nam, gdzie jest piwnica. Hej, zauważyłeś, że dałam Chrisowi aż wspólne zadanie? Przyda im się trochę czasu na osobności. Wow. Mógłby się wreszcie wziąć do roboty, zamiast sztywnieć ze strachu, że aż go odrzuci. To się akurat nie zdarzy. Co się nie zdarzy? Nic, jeśli nie spróbuje, a znając Chrisa, nic nie zrobi, dopóki ktoś mu nie przystawi spluwy do skroni. Aktualizacja statusu, czyli po raz kolejny tutaj. Coś się zadziało. Dobra, idziemy dalej. Wiesz co, sam... Tak, Josh? Chciałem tylko powiedzieć... Że? To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś sam. Wspierająco niepewna. Dobra, niepewnie, w sumie też mi się chyba tak czuł. Szczerze mówiąc, to dziwnie było tu wracać, ale myślę, że wszystkim nam pomoże się to pozbierać. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. Śmieję się z Chrisa, on sam widzę taki trochę niepewny swoich ruchów. Tylko ostrożnie. Wyobraź sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. Mm-hmm. Ja pierdzielę, jaka piwnica. Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz. Wiesz, trochę mnie to miejsce przeraża. Cię? Nie chciałabyś tu zostać sama. Czekajcie, co tu jest? Baseballowy kij?
Bierzemy kij baseballowy. To twój? Zapytamy. Co to tutaj robi? To twoje? Tak, kiedyś graliśmy z tatą na okrągło. To znaczy, zanim zrobił się zbyt zajęty, żeby ze mną grać. Nie czas na takie historie, nie? Nieważne, zobaczmy, co uda mi się zdziałać z tym starym złomem. Po prostu naciśnij guzik, ubie. Możesz to podtrzymać? Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Jakby za wiele nie robi. Czekajcie, coś tam będzie przyłączał. Ej, kurde. Możesz świecić tu? Żebym coś widział? Dobra. Coś widział? Dobra, świeć mu tam. Dobra, wytrzymałem, bo już się bałem, że skuchę znowu zrobię. Okej, słuchaj, zanim uruchomimy boiler, musimy najpierw zwiększyć ciśnienie wody, dobra? Brzmi skomplikowanie. Nie, to już prosta rzecz. Ach, kurde. Co jest, mordę? Dobra, luz, spróbuj jeszcze raz. Dobra, odpaliłem. No, przybiłem. O kurde! Przybiłem piątkę, a prawie nie zdążyłem. Fascynujące zajęcie, odpaliliśmy boiler. A to co znowu? Jest wiele możliwości i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Tylko się czuszuję. Widzę, że na serio spękałaś. Wcale, że nie. Nie, no jasne. Podskoczyłaś, bo nagle nabrałaś ochoty na aerobik. O jacie. Też totalnie spanikowałeś. Co? Nie. Jesteś blady jak ściana. Nie, bzdura. Schodziłem tu wiele razy i to miejsce po prostu tak ma. Wielka stara chata musi sobie czasem beknąć. Ja pierdziele. Jakie natężenie tych dźwięków dookoła. To już jest podejrzane. Coś rytmicznie puka. Co? Rytm jest dziwnie regularny. Nie. Nie ma w nim nic regularnego. Może trzeba iść to sprawdzić. Po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. Ta, racja. Dobra, idziemy razem. Była opcja, żebym szedł sam. Kurwa mać! Co jest? Co to za jakiś łeb? To jest jakiś łeb, który się przebrał. To jest pewno Mike albo Chris. Kurwa, co jest? FBI! Czemu są zamknięte? Żeby nikt się tu nie pałękał! Co? Co za licha? Zostaliście zniszczeni. O, fuck. Że co? Nieźle, całkiem nieźle. Ale powiedz, czemu to zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję? Nie no, jaja sobie robisz? Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie. Deklu. Strasznie żałuję. Dobre to było. Po chwili namysłu przyznaję, że twój głupi numer mógł mieć w sobie ziarenko humoru. Mistrz żartu. Nie mówiłam...
nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie! Zrobiłaś w galotki, przeczuję. Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Znalazłem powołanie. Mhm, błagam, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej. Udało ci się ją znaleźć? Dabadabadam. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Wiecie co? Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Nara, miłej zabawy. A, no i uważajcie na Josha. To intryga. Okej. No dobra. A, teraz mam Emily i Mata. Halo, ziemia do Mata, idziesz ze mną po tę torbę? Kurde, nie, będziemy ze mną po torby teraz wędrować. God damn it, niech już zaczną umierać. Będzie ich mniej. Będzie mniej łażenia. Czekajcie, znowu totem. O kurde, obcięte palce. Totem pomocy, no dobra. Kiedy te wszystkie cudowne rzeczy, które te totemy pokazują, zaczną się w końcu dziać. Trzeba będzie się uzbroić nieco w cierpliwość. Przed nami kolejny spacer. Teraz w kierunku kolejki, bo najprawdopodobniej tam zostawiła ta sierota. Bardzo proszę, to rybkę. Dziękuję, messie. Hej, Tak? Krytykujemy ją. Mogę cię o coś prosić? Tak na serio? O co? Obiecaj, że nie będziesz zła. Matt? Tak sobie myślę, że może w przyszłości, jak ktoś będzie cię prowokował czy coś, powinnaś podejść do tego, no wiesz, bardziej na luzie. Co próbujesz powiedzieć, że to moja wina? To moja wina? Ale oczywiście, że nie. Nie, idę w zaparte, nie będę ustępował. Nie. Zupełnie nie o to mi, nie o to chodzi. Wiesz co? Masz rację. Powinnam trzymać fason, kiedy atakują mnie durne suki. No dobra, idziemy. Nic ta gadka nie dała. Emily jest kompletnie niereformowalna. No idź, gościu. Okej. Dobra. Światło się zapaliło. Czekajcie, bo widzę ten most. Także jest szansa, że ta droga nie będzie aż tak długa i mozolna. Co jest, mordy? Gdzie ona idzie? Hej, głupolu, chodź tędy. Staw opór. Stawiam opór. No nie wiem, czy schodzenie ze ścieżki to jest dobry pomysł. Nie bądź cipa. Chodź, ja pierdzielę, nie bądź zobaczysz. Cipa? Czekajcie, zobaczmy. Szczerość. Rośnie mi tu dobroczynność, dowcipność, odwaga. Majka, aha, czyli to wszystko generalnie... Tu z domu, w stosunku do Majka, tu te relacje mi praktycznie już na czerwono się pojawiły. Co znowu? Tak? Dzięki, że pomagasz mi szukać torby. Wiem, że czasem sporo wymagam. Dobra. Nie ma sprawy, mała. Tylko pamiętaj, że jestem czymś więcej niż niezawodną i seksowną maszyną do noszenia bagaży, okej? Udowodnisz to? Przez cały dzień. Co? Cały dzień. Czekaj, o co ci chodzi? Że cały dzień dam ci kawałek siebie. No wiesz. Znowu jakiś zwyrol. Dyszy z zakrzaków. Nieźle. O, jak tu ładnie tej nocy. Wow. Prawda. A jeszcze przyjemniej być tu z tobą, mięśniaku. O, nie tylko mięśnie. Olej w głowie też się znajdzie.
Wystarczająco dużo, żeby mnie lubić, ale wolę te bicepsy. Robiłaś to kiedyś na zewnątrz? Na zewnątrz czego? Cały czas wokół jednego tematu się kręcą. Lubię twoje autko. Duże. A tu jest za mało miejsca? Czekajcie, bo tu coś... Znowu tu się śnieżkami rzucać? Tym punktem programu zajmijmy się gdzie indziej. A czy ten punkt zaczyna się na G? Tu jest sporo fajnych miejsc. A ja już zacząłem oczyszczać nam teren. Jak gentleman. No chodź, rozejrzyjmy się. No dobra, idziemy. Czy tak to się powtórzy? Spójrz tylko. A, zobaczcie. Mike plus L. Co jest ten? Nie bądź zazdrosny. Po co mnie tu zabrałaś? Żebym się poczuł jak dureń? Nie bądź taki przewrażliwiony. Jestem tu z tobą. To Mike wyszedł na durnia. Dobra, może dureń to złe słowo. Wolisz inne? Duży dureń. Szczęściarz, chłopie. Otwórz oczy. Szczęściarz. No dobra. Przetarłem drugi raz i serduszko było Mike i Emily. Z zeszłego roku. Znowu będą gadać? Swoją drogą, co tam jest w tej torbie? Tylko moja bielizna. Ta koronkowa. Ja pierdzielę. Kurde, nie potrzebujemy jej. Nie chcesz, żebym dla ciebie pozowała? Przecież i tak ją od razu zerwę. Może chcę nią poświecić. Wtedy będę hojniejsza. No to lećmy po nią. Dojdźmy do tej torby, do tej bielizny. Wait a minute. Czekaj, to idę tamtędy spojrzeć. Nie wiem, która droga będzie właściwa. Zeskocz. Nie, bo jak zeskoczę, to już wtedy nie obejrzę tego, co tam jest z tamtej strony. Chciałbym. Wydaje mi się, że to będzie droga zamknięta. Spójrz na jego sexy usta. Założy się, że nie wsadzisz na ręki. Wolałby mnie. Po prostu wsuń ją tutaj. Emily! 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 Jezus, co za łeb. Mam cię, głuptasie. Jezu, ale zabawne, wiesz? Oj, znaczy, to moja decyzja. Łokurka wodna, panie. Coś wydarło gębę. Pewnie jakieś zwierzę. Jak szczupka, pagra. Coś tam drżeryja, ewidentnie. Ja nie wiem, nie pamiętam, co w Until Dawn faktycznie zabijało. Ja w zasadzie grałem w ten tytuł, natomiast ja go chyba nie skończyłem. Proszę z tego, bardzo, co pamiętam. Dziękuję. Nadmiar chodzenia mnie tutaj zmurzył. Imponujące. O Boże. Zauważyłem, że ślady pojawiają się zanim ona nogę w ogóle tam postawi. O kurde, co to jest, panie? Ej! Łeb świń? Co jest? Welcome back. Ja pierdolę, co to ma być? Świński ryj. Wcześniej tu tego nie było. To kartka? To kartka? No raczej. Witajcie ponownie. To na pewno Chris. Albo Josh. Robią sobie z nas jaja. Tak, zabili świnia, żeby wam jaja zrobić. Nie podoba mi się to. Widać nie. Matt! Kurde, co gasnęli światła. Co to zaraz się kurwa coś stało? Zginie. Wiesz co, mam już gdzieś te majtki, Matt. Po prostu stąd spieprzaj. Zgoda. Ucieknęli. I znowu pan psycholog. To serce bije w tym słoiku, nie wiem, czy to jest istotne. Jego gabinet zaczyna troszkę przypominać taki... Coś tu zaczyna się dziać niedobrego. Chcę zrozumieć twoje odczucia wobec ludzi, którzy boją się samotności. Ty też czujesz ten strach? Tak. Nie. No tak.
Więc jakie są twoje odczucia wobec tych, co się boją? Rozumiem, czyli Mike boi się odosobnienia. Współczujesz mu? Troszeczkę. Nie współczuję mu. Nielogiczne, ale właśnie, mam to gdzieś. To przecież widać po twoich wyborach. Dobra, słuchajcie, bo ja widzę, że tutaj zmierza ten odcinek ku końcowi. Ta sesja zakończy się przypomnieniem tego, co wydarzyło się w poprzednim odcinku. Także z mojej strony się to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Zbadajmy nieco głębiej twoje uczucia wobec innych osób. O kurde, masakra. To, co cenisz, to, co szanujesz w sobie i w innych. Co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze? Lojalność czy szczerość? O kurde, ciężki wybór. Szczerość. Czyli powiesz prawdę, nawet jeśli miałoby to nieprzyjemne skutki dla przyjaciela. A co lepsze, szczerość czy dobroczynność? Dobra, będę konsekwentny. Czyli dobroczynność jest przeceniana. Lepiej żyć w zgodzie z sobą, niż komuś pomóc, he? No patrz, znowu skończył nam się czas. Wkrótce się spotkamy. No dobra, na razie. Pozdrawiam, zapraszam niedługo na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć!